Po raz kolejny w Chorzowie odbędzie się nocne zwiedzanie Urzędu Miasta, które zaplanowano na 12 maja. W tym roku królować będzie tematyka rycerska. Mieszkańcy będą mogli wysłuchać historii najstarszych dotyczących gmachu chorzowskiego ratusza, ale przygotowano też wiele niespodzianek. Przykładem takiej niespodzianki będzie obóz średniowieczny przygotowany w sali sesyjnej. Tam na zwiedzających będą czekali rycerze. Historie miasta będą przeplatane ze zwyczajami rycerskimi. Będzie to okazja do zobaczenia m.in. wieży zegarowej, piwnicy i archiwum urzędu. To miejsca, gdzie na co dzień nie każdy może zajrzeć. Urząd będą mogły zwiedzać 20-osobowe grupy, które będą wchodzić do budynku od godziny 16:30 co 45 minut. Konieczne są wcześniejsze zapisy.